Witajcie znowu w zakresie samoobserwacji, Renusz Hałas. Karolina Pawlik. Słuchajcie, mówiliśmy sobie o obserwacji własnego ciała. Wcześniej wspominaliśmy z Karoliną na temat monodiety, tego co jemy. Oczywiście była rozdzielność, tak? Tak, rozdzielność pokarmowa, informacje, dokładnie. Dla niektórych może abstrakcyjne, ale warto się tego nauczyć, bo to jest dobre dla zdrowia. To tak. Co ja powiem, dzisiaj rano przyjechałem, prawda, żeby sobie coś tam zjeść. Jajecznica na smalcu, tak? Mówię, no nie będę pieczywa jadł, bo Karolina powiedziała, żeby nie jeść tego świetnie. Pieczywa. Więc jadłem sobie kawałek sera żółtego. Do tej jajecznicy tak. Gorzej. Stwierdziłem, że no dobra, dobrze by pasowało, jeszcze naleśnik jakiś został z wczoraj, to dojem naleśnikiem z dżemem. Chyba nie był dobry pomysł. Okej, ale powiedziałaś wcześniej, że robiłeś post i to cię uchroniło pewnie tak, przed... Trzy dni miałem takie, bo się potrułem sałatką jakąś taką z pitą, co nie było dobre. Właśnie o to chodzi, a propos tych bólów sztywności, co kiedyś rozmawialiśmy, to jak jadłem więcej tych pieczywowych różnych rzeczy tostowych, to czułem rano takie właśnie wieczorem, jak zjadłem, to taką obolałość, że nie mogłem rano wstać. Czyli widzisz już korelację. Widzę, zasugerowałam. Refluksy tak samo, nie? Dokładnie. Też mi się pojawiały, tak? Natomiast jak oczyściłem organizm przez post, całkowicie inaczej organizm funkcjonuje. Tak, dlatego że najpierw twój organizm pozjadał te resztki, które są zbędne, posprzątał w jelitach, masz teraz pustkę i możesz znowu grzeszyć. Ale no, nie. Może nie. Będę się pilował. Dokładnie, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. A więc mamy dzisiaj temat monodiety. Trochę ona nawiązuje do diety rozdzielnej, o której było wcześniej. Natomiast co to jest monodieta i dlaczego ona pomaga przy różnych chorobach? Monodieta to jest skomponowanie posiłków z jak najmniejszą ilością składników. Jest teraz taki trend, że wrzućmy dużo, bogato do talerza, żeby i mieć żelazo, potas, sód i tak dalej. Natomiast to niekoniecznie służy naszym jelitom. Nasze jelita wolą, jak jemy trochę jak dzieci, bo pamiętamy, jak takie malutkie dzieci podchodzą do żywienia, to one najpierw chcą sobie zjeść mięsko, potem za jakiś czas ziemniak, rozdzielnie. One nie chcą wszystkiego na raz. Bo za dużo. To za dużo to raz. One intuicyjnie wiedzą, że po prostu układ pokarmowy będzie miał problem z udźwignięciem tego. I to jest mądrość naszego organizmu, którą zaburzyliśmy poprzez programy. Bo mama wie lepiej, bo mama wie, że trzeba mięsko zjeść z chlebem, prawda? Natomiast tak, dokładnie, z wysokowęglowodanowym produktem. Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy obciążeni, czyli mamy jakąś chorobę, to wprowadzenie lekkości do jelit to jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić. Nie dlatego wrzucanie do talerza dużo różnych czyli nie obciążać tak, swojego układu pokarmowego. Nie obciążać, tak naprawdę wychodzi właściwie kiszonka i później mamy wzdęcia, gazy, czyli refluks. Same kiszonki jeść. No może nie do końca, ale tak, kiszonki są zdrowe, to prawda. Także mamy takie podejście, że jemy. Uczymy się. Nie mówię, że od razu jutro mamy zmieniać całkowicie swoją filozofię żywienia. Małymi krokami, tak? Jak najbardziej. Ja podchodziłam... Nie, tak naprawdę wszystko wrzucamy, prawda? I od dzisiaj Karolina powiedziała, że monodieta, więc w tym momencie każdy z was, prawda? Są tacy ludzie, którzy potrafią coś takiego robić. To są bardzo elastyczni ludzie, natomiast większość z nas nie lubi zmian takich radykalnych. Także mamy kalafior polany tłuszczem i koniec. Później mielony. A to 2 kilo trzeba zjeść wtedy kalafiora? Nie do końca. Jak jesteś dłużej na diecie niskowęglowodanowej, tej, o której ja mówię, nie tej, którą większość osób zna, no to masz coś takiego, że chcesz jeść coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. A energii będę miał tyle samo. A energii będziesz miał tyle samo, chęci do pracy, naczynia mózgowe będą ci pracowały tak, że właściwie będziesz szukał kierunku studiów może, na które będziesz chciał pójść i uczyć się czegoś nowego. Czemu nie? No właśnie do tego dążymy. Do tego dążymy. No widzicie, to jednak mimo wszystko trzeba obserwować siebie, tak? I potrzebujemy też szukać tych pokarmów, żeby nie wszystko naraz, tak? To będzie wtedy zdrowie. Tak, wtedy jesteśmy w stanie wskazać winowajcę tych naszych problemów dietetycznych. Nie jak wrzucamy wszystko do talerza. To dzisiaj praca domowa dla nas wszystkich. Trzymajcie się zdrowo, obserwujcie siebie, monodietujcie się i pozdrawiamy was serdecznie. Cześć. Do zobaczenia.